Witam ponownie, z tego względu, że mój aparat się, bateria mi się rozładowała. Chciałem dodać, że mamy jutro lot 200 i 500 km, są dwa loty, pogoda będzie piękna, prawdopodobnie się skończyły te wszystkie burze, te katastrofy, zobaczymy jak będzie i myślę, że będzie bardzo dobrze. I chciałem dodać, że jeżeli by kogoś interesowało, to po wszystkich tych moich lotnikach po sezonie, zależy kto ile będzie konkursu, mogę odsprzedać wszystkie młode, bo dla siebie nie dostałem żadnego mutka. Mam gołębi dosyć dużo. Ja później powiedziałem, że już koniec, zostawiam, bo później to jedynie się nadają do rozpodu. A myślę, że z tych ptaków mają przepiękne wyniki, lecą bardzo dobrze, konsekwentne i bardzo uparte, wracają do domu. Mało gołębi się gubi, także jakby ktoś był zainteresowany, to proszę dzwonić, nie ma problemu. Chciałem jeszcze dodać, że w tym roku dałem 6 gołąbków na koziegówki do pana Artura. Gołębie wyselekcjonowane, ich rodzice bardzo dobrze siadają, także myślę, że powinno być dobrze w tych dystansach od 100 km do 370, to ja nie widzę żadnych problemów, jeżeli będą zdrowe, a ze szczęście dopiero, bo szczęście też trzeba mieć jak w sporcie, na 100% nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko wygra, bo zawsze są jakieś niespodzianki. Proszę zobaczyć moje ptaki, jak się zachowują. Także myślę, że no są zdziwione, bo kamera to nigdy takiego czegoś nie widziały. Także przepiękny. I co mogę jeszcze więcej dodać? Sezon maj na początek czerwca trudny. Jak powiedziałem, te burze, niespodziewane okropne gradobicia, zabiera drogi różne, cuda się dzieją, także mieliśmy loty przesuwane, także bardzo ciężko, no ale jakoś wyszedłem z obronną ręką, mieliśmy ostatnio 670, dwa gołąbki nie wróciły, sześcioletni samczyk bardzo dobry, trzyletni tak samo, no trudno. Jestem troszkę podłamany, bo sześcioletniego gołębia z takimi wynikami zgubi, no to szkoda, no ale jak się go włoży do każdego gołąbka do kosza, to nigdy nie ma gwarancji, że on do domu wróci. Także pozdrawiam, życzę dobrych lotów, dobrych wyników dla wszystkich uczestników na koziegówkach i w ogóle w Polsce i wszędzie. W następnym filmiku nagram swoje szampiony samiczki. Do tej pory moja samiczka jest pierwsza w oddziale, ma 11 na 11 konkursów. Co chciałem powiedzieć, drugi jest mój samczyk i od pierwszego miejsca do 24 mam 11 gołąbków. Także myślę, że jest dobrze i oby tak dalej i zobaczymy co będzie po tym weekendzie co nadchodzi, ale myślę, że będzie dobrze. Bo u nas też jest klasyfikacja, jest samiczki dzielą oddzielnie, samczyki oddzielne i wszystkie razem. Także do tej pory moja samiczka jest pierwsza, w tamtym roku miała, muszę dodać, była drugą lotniczką na oddział. Miała 13 konkursów, raz tylko zbudowała 500 i właśnie przez to przegrała o tam chyba 290 km. Teraz jest pierwsza, na razie odpukać niemalowane, bo różnie to może być. I tu właśnie chciałem pokazać tej samiczki, tej lotniczki, jak jestem tutaj, to jeszcze mogę pokazać, że ten gołąbek to jest jej brat. Siedzi spokojnie, w tamtym roku miał 13 konkursów, w tym roku ma 8. O właśnie, on zleciał. O właśnie, jest. Tu jest koło czarnego. To jest Janseny, wybitne ptaki, także myślę, to są gołąbki właśnie, ta samiczka i ten samczyk po tym gołąbku, który jest na internecie, co ma 60 konkursów, to ich jest ojciec. Jeszcze raz pozdrawiam i do następnego. Dobry